her all and what your mother done. Я просто не знаю, сколько это было времени, я прям был в другу. Я thinking, I was pretty sure that I'm just gonna go and basically. One more thing, your name and date of birth. That I have to put your name as for your agreeing to it for you to represent me. No, I made a mistake. I apologize. Rozumiem. 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 Rozumiem.
czterech dokumentów, który przed chwilą przerwałem. Ma pan jakiś inny dokument wydany przez władze polskie? Tak, for this document. Do you have any other document issued by the authorities of Poland? Nie. Pana paszport słoweński nadal pozostaje w depozycie? No tak, właśnie. Mój paszport słoweński zostaje w złożony. Dobrze, ma pan jeszcze jakieś inne dokumenty? Ma, jakie pan w tej paszporty. Ale wydane przez władze europejskie? Europejskie, nie? Okay. Nie, tylko słoweńskie. I amerykański, tak? No tak. Jest pan obywatelem Stanów Zjednoczonych? Przepraszam. Jest pan obywatelem Stanów Zjednoczonych? No tak, jestem, tak. Oprócz tego, że składa pan wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, składa pan gdzieś jeszcze w jakimś innym kraju? W europejskim? Except for Poland, have you filed an application for international protection in any other European country? The term international protection is the first time I hear within my applying for a political asylum in several other countries. I do not know. Okay. Because I never have faced this type of terminology. Okay. Chciałbym teraz znać Pana przynależność wyznaniową. What's your religion?
Christian. Christian. Tak. Jak Poliaki. Jak Poliaki. Ile ma pan wzrostu? 183. 183. Na roczu? Przepraszam? Na roczu? A, to Do you have any marks on your body? Thank you.
albo chorwackie, serbsko-chorwackie. Niemiecki? Serbsko-chorwacki? Serbsko-chorwacki, tak. Nie ma serbsko-chorwacki, mam osobno serbski i osobno chorwacki. To może być ważne. To jest... Dobrze. To samo jest. Deklarowany język przesłuchania teraz angielski ustaliliśmy. Proszę. Tak. No. Drugi raz je kontaktirao kroz ujedinjene nalaze i tako.
Przyjmiemy się, że będzie się pan tak, czekał na podróż. So the officer will accept your application and wait to wait for the reply, right? Super, bardzo dziękuję. Super. Dobra, wiadę, pan to ma. Good. Ja bym chciał. Ja może bym też podesłać pan, co ja mi napiszę. Nie, nie pani powie panu, że ja dzisiaj tylko pana przyjmuję wniosek. Ten wniosek będzie jutro przesłany do szefa, który rozpatrzy ten wniosek i jak pan chce dołączać jakiekolwiek dokumenty dodatkowe do szefa, to już do szefa na Taborową w Warszawie. A szef to do szefa? Bardzo dziękuję. Do spraw studentów. Bardzo dziękuję. Okay, so the officer will accept your application today. Your application will be forwarded to the head of the office of Taborowa. Może będzie tam w związku z tym, że przyjmiemy ten wniosek, wzywane jakieś przesłuchania, no coś, ale to już wszystko u szefa w Warszawie. My tylko dzisiaj od pana przyjmujemy wniosek, jesteśmy takim pośrednikiem. Bardzo dziękuję. Przepraszam. Autostopem, ale z granicy, który jest tam,
Slovenską, Gaskogra nieco Parkanton. Dobrze. Miała pan wtedy paszport słoweński? No tak. Ten, który jest został zdeponowany w depozycie? Tak, tak. Miał pan wtedy jakieś problemy z przekroczeniem tej granicy słoweńskiej? Nie. Nie miał problemu. No ja mam też dwa paszporta. I to naprawdę problem ciężko by było tam ze Słowenią. Mam dwa paszporta. Nie, oni chcieli wszystko zrobić. To nie by mogło, ja nie przyjeżdżę w Kroację. U Chorwacji był Słowenia, to jest Kaliningrad. Dobrze. Czy przed tym okresem 2018 roku wyjeżdżał pan ze Słowenii? So can you now be country by country? How do you travel?
The first flight was from Slovenia. I went straight to Slovakia. Is it Slovakia the most? Tak, is Slovenia u Hungriju, Budapest is Budapesta u Bratislavu. Ostatní kraj před Polskou byla Slovakia. Ostatní kraj před Polskou byla Slovakia, tak. A krajiny, která už to vědí, byly tak. U Slovaci? Ne, byly u... Vendry? No, Vendry a Budapest. Bez města. Vendry? Vendry a Slovakia, Bratislava. Tak, Slovakia. Vendry, Slovakia, která je právě zdobě. Tak. Jak tam jechal, jakým šlapkem tam to? Albo jakým šlapkem? Tylko spoje s tomi, byl jsem autobusem. With a train and with a bus. By train or by bus? Bus. Because you said something about hitchhiking there, so? No. Sorry, with a train, all the way to Budapest. Czyli pociągiem do Budapesztu? And from Budapest with a bus to Bratislava. I później z Budapesztu do Bratysławy autobusem? Tak, i jeszcze raz z autobusem. Chodzi mi o pamięć o transportu. Jakie były użyte czasy tej podróży? Pociąg, autobus, czy jeszcze? There was train, only in the transport. Train, a bus, and this is it. This was it. I know how to much it's called, I'm autostop. Jak pan wie? Autostop. Dobra, autostop. Polska, cała Polska, autostop. Aha, cała Polska już... autostop. Dobrze. Jak pan już wjeżdżał do Polski, jaki miał pan przy sobie dokument? Which document, travel document, did you have when you were crossing the Polish border? Both, US passport and Slovenian passport. Czyli passport for the amerykański. Amerykański. Przebywa pan w Polsce od 2018 roku, 2 sierpnia 2018. Jakim celem pan przyjechał do Polski? What was the purpose? Political asylum. Well, permanent. Yeah. Przyjechał pan do biegać się o politykę, tak? You can tell them to apply for political asylum. Political asylum, tak. The idea was to be a Polish citizen. No. Będziemy o ten adres zapytywać zaraz, ale najpierw jeszcze muszę... Dostał pan kiedyś władze polskie decyzje nakazujące z powrotu do Słowenii? Have you ever obtained decision from the authorities of Poland obliging you to leave Poland and go back to Slovenia? No. 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 Ja muszę to panu powiedzieć, ponieważ pan obywatelem Unii Europejskiej, tak, ma pan prawo przebywać w Polsce, no tak, nawet bez składania wniosku o ochronę międzynarodową. Ale to się przymieszcza, nie? Pod warunkiem, że nie zarejestruje pan swojego pobytu tutaj. Jeżeli pan zameldzuje się tutaj w Polsce, będzie pan pracował, to może pan przebywać dłużej, bez rejestracji. Ale ma pan prawo przebywać w Polsce, nawet jak pan... Rozumiem. Jego, pana pobyt w Polsce jest legalny. Dziękuję. Nie pan o tym, że jest pan obywatelem Unii Europejskiej i ma pan prawo przebywać w Polsce. You are a member of the European Union and you have the right to stay in Poland. Do you understand? Przepraszam, czyli pan może przez jaki okres pozostawać w Polsce? Ponieważ jest obywatelem Unii Europejskiej, bez jakichkolwiek rejestracji na rynku, 90 dni. You have the right to stay in Poland for 90 days. 90 days, because sometimes the amount is not much. Yeah. But ponieważ jest pan zameldowany w lotnikach. But these 90 days only applies to a situation where you are not to może for as a resident, but in your case, when you are registered as a resident in Grotniki, you may stay for a longer period of time. Poza tym jest tam cały czas teraz w tych procedurach o ten status i to też pana uprawnia do pobytu w Polsce. Also because the asylum proceedings are pending, you have the right to stay in Poland.
czy jest pan osobą niepełnosprawną? No. A wy też pan nie. No tak. Dobrze, teraz pytanie. Czy kiedykolwiek doświadczył pan przemocy fizycznej, w tym seksualnej, ze względu na orientację seksualną albo tożsamość? Have you ever experienced violence, including sexual violence, yeah, caused by your sexual orientation or have you ever experienced physical violence in your life? If I was subjected to the physical violence? Przemocy fizycznej, czy kiedykolwiek wobec ktoś pana bił, torturował? Tak. To teraz, jeżeli tak, to proszę powiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach i co to była za przemoc? Jeżeli tak, first of all, in a school in Slovenia, I was jakieś szkole podstawowe, tak? To było tak. Primary school, first grade. The teachers would have children, 10-15 kids, like on a daily basis, engaging violence against me. The teachers alone initiated violence, and it went on like this until age when I was basically told by the teachers, by my classmates, that system have already done so much violence to me that I would simply not be capable to drive through my life. Unfortunately, that was not the end of it. No, kiedy? No. They tried.
They tried. They tried. Próbowali pana bić. They succeeded to something. Ale a zdarzały się przypadki, że zginął, bo pan mówi, że próbowano, ale czy bito pana? Tak, bo czasami się udawało, czasami nie. Bo sometimes they managed, they succeeded to beat you. I was a very, very, very strong kid. Very strong kid. Ponieważ był pan bardzo silnym dzieckiem, bo sometimes you managed to protect yourself. At age 10, Yugoslavian system have used injections. Little injections to slow my growth. This injections would be pana próbowano bić, czasami się to udawało. Dlaczego pana, dlaczego to się wszystko działo? So they tried to because they baited sometimes, right. Sometimes not. Why did this happen? Because we were part of Yugoslavia. Ponieważ my byliśmy część Jugosławii. And there were children from Serbia too. Ja będę czytał to, co będę pisał, żeby potem nie było, że będę musiał zmieniać wniosek. Robiono to, ponieważ Słowenia należała do. Do części Jugosławii. They did it because Slovenia was a part of Yugoslavia. Of Yugoslavia, yeah. And there were children. Heavily discriminated against. Heavily. And so. Inny Słowek. Pan był jedyny Słoweńcem w klasie? Why is the only Slovenian in the class? No, I was not the only Slovenian in the class, no. There were other children in Slovenia. Czy inne dzieci też były dyskryminowane? Why they discriminated as well? I unfortunately have made a mistake when I was a kid and I have formed a very unusual when I was in the kindergarten, when I was 5 years old maybe, like a little brotherhood in Slovenia with the Slovenian children, and have instructed them for us to hold together as a children because we are different from other children. Popełniłem ten błąd, że kiedy byłem w przedszkolu, kiedy miałem około 5 lat, utworzyłem taką grupę słoweńskich dzieci i namawiałam ich do tego, żebyśmy się trzymali jako Słoweńcy razem. Yes. No to był błąd, ale ja to jest. To był błąd, ale byłam dziecka. Ja miał 5 lat, ale nauczyciele to oni widzieli mnie kiedy. Only people, the teachers, they saw the body of the In the kindergarten, it was bad. They saw me, what I did. I made them take a blood oath. We would pinch like this with the needles. Blood, and we would like this, we are blood brothers, like I saw in the movie. And when the teachers saw that, what I did, it was like I was the ultimate evil in this world. Some teachers were a concentration camp in Kamis. There was a teacher who was in a concentration camp, two of them. In German concentration camp, and they didn't like what I did. No, to nie wystarczy. Pana będziemy. And it was very bad. Okay. My life went bad. To było przemoc tak zwaną fizyczną. Teraz, a czy doświadczył pan przemocy psychicznej? It was about physical violence. Now what about psychological? I was discouraged from absolutely anything, from everything. At age 9-10, they started to give me injections that would retard my growth.
And on each one of those injections I would receive, I could not follow inside of the class lessons for about like 14 days. I couldn't even read whatever was written on the table. Other children, when they saw this, they started to cry because they were so horrified to see it in the class. Well, you were like scorned, like if you would go like in front of the class, let's say to recite something poem or something like that. That's anything true. You would do would be simply wrong. Okay. Wrong. Class, wrong. Because in a way he liked them, in a way he didn't like them. I'm talking about the Serbs.
And he was very awkward with words. He didn't know how to. And he got conflict over there. They caused him a conflict. And then I was very afraid of him. Ponieważ z jednej strony trochę lubił seksu, trochę nie lubił seksu. Ojciec wyjechał do Serbii. Ja. Do Belgradu, do Belgradu, do Belgradu. Ja wiecie, tak. Kiedy tu wiecie, do Belgradu. Nie, będziemy tego pisać. Chodzi mi o to, że był pan bity przez ojca, tak? Tak. Did your mother also beat you? Mom was not as violent as father, but at times she also takes her part in Nie mam tego użyty przez ojca codziennie. Ojciec to robił ze względu na swoje osobiste problemy, tak? In my opinion, they were pressing him at work. He had a hard time. Napisze, że przez problemy osobiste ojca. To jest osobiste problem. To nie, jest, nie będziemy się dalej zagłębiać, bo to nie jest ojca wniosek do pana. So this is your application for father, Dobrze, wrócimy do... There is no excuse for father to be a child. Wracamy do przemocy psychicznej. Jeszcze w jakiś sposób doznawał pan tej przemocy psychicznej ze strony władz Słowenii? Anyhow, I was compelled to visit psychologist at age 2, in the second grade at age 9, 10. But every time psychologists figured out that I'm completely normal, that I'm very intelligent, and they wanted to find out what actually went on with the teachers. Czyli pan był wysyłany do psychologów, kiedy miał 9-10 lat, oni go badali i stwierdzali, że nie ma z nim żadnych problemów, że jest inteligentnym dzieckiem. Byłem wysyłany do psychologa w wieku 9-10 lat. 9 lat. Okej, dobrze, tylko 9. 9 lat. Psycholog stwierdził jakieś zaburzenia psychiczne? No i właśnie psycholog stwierdził, że z panem jest wszystko w porządku, że jest inteligentnym dzieckiem. Nothing was wrong with me according to them at all. Nic z tym nam nie było w ich opinii nie tak. But the teacher, they really hate me. They compelled me to go back to them. Ale nauczyciele mnie nienawidzili i wciąż mnie wysyłali do psychologów. And the teachers were not, they didn't like me. They said that I'm going to end up in a school for retarded children. They would not allow me. I was not even allowed to go to any kind of school. They wanted to completely suppress me, so I didn't want to go. Yes, I'm They wanted to put me in a school for retarded children. Chcieli powstrzymać mnie przed pójściem do jakiejkolwiek następnej szkoły. Wysłany był pan do takiej szkoły? They wanted me to, but unfortunately they couldn't because I just passed the exam. Ponieważ zapisałem wszystkie egzaminy. Dobrze, to wystarczy, będziemy dalej o tym później mówić. Okej. Dobrze. I hope I didn't scare you. I'm sorry. Yeah, I apologize. I'm sorry. It's a very bad case. You will not hear another one like this, I promise you. And to me personally, it didn't do much. It's still the only thing is I lost time. I lost my life. I'm 47 now. I should have children. I should have wife. Children, and it turned out very bad, you know, that's all there is to it. But we have to go on, that's all there is to it. That's the only thing, and that's what it is. Ja teraz muszę od pana usłyszeć, ja wiem, że pan opowiedział po części o tym, ale teraz jeszcze raz muszę uzgodzić jakieś dwa, trzy zdania, powód ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce.
What I would like to add to that, because you did ask the earlier in Polish, Slovenian government did hospitalize me in 2012, claiming that I am insane, that I am schizophrenic, that I am paranoid. They hospitalized me to a mental hospital known as Ljubljana Polje. Ljubljana Polje. Ljubljana Polje. And they do not appreciate. For what period? They had me inside in 2012 for about a year, and then they have repeated the process because I continued to write. I was doing the journalism, okay, and so they hospitalized me so I wouldn't do my stuff, so I wouldn't be writing my things. No. Czyli pan wtedy był hospitalizowany, a nie dziennikarzem, no to oczywiście nie pisał niczego, ale później jak wyszedł znowu za to pisać, you left the hospital and started writing? No, I was already before writing. I started in 2006. Yes, but when you left, you said that you went left hospital, you started writing again. Oh yes, absolutely. And they wanted to put you again? Literally, they gave me some kind of whatever they gave me that would paralyze me to the point that I barely could walk at the hospital. The heart, I could not sleep on the left side because it felt like it hurt so much. I think I am traumatizing both of you. I apologize. I really apologize to both of you. And another thing is, I could not walk. I could not walk. I could not talk. Because whatever they gave me, it would lock my jaws. The only thing that would be the saliva would be running out of my mouth. And then they have to revive me three times because I already slept like 24 hours. I didn't even want to. I was already going out. I mean, yeah.